Cześć wszystkim, witam serdecznie. Dzisiaj mamy nowe wyzwania klątwy kreatywności i są to już wszystkie tutaj kwestiki, które właśnie mogliśmy odblokować. Dostajemy za nie oczywiście expa, jak i deski. Zajmiemy się każdym kwestikiem osobno w odcinku. W tym odcinku zajmiemy się zrób zakupy w automatach do sprzedaży przedmiotów w odwecie. Musimy 3 razy kupić, nagrodą jest 25 tysięcy expa, więc się opłaca. Co musimy zrobić? Musimy kliknąć sobie tutaj w to miejsce i wybrać tryb kreatywny. Wybieramy sobie tryb kreatywny, zakładamy własny serwer i wchodzimy. I zaraz Was poinstruuję, co dalej musimy zrobić. Jednak jeśli się ładujemy, zachęcę Was do zostawienia subskrypcji na kanale, bo bardzo to pomaga w rozwoju kanału. Możecie użyć mój kod twórcy SEIKAMSTAR, jeśli coś kupujecie w sklepie. A w razie jakichś pytań, coś po prostu piszcie w komentarzach, a ja postaram się każdemu pomóc. No i jak widzicie, załadowaliśmy się i musimy teraz iść na wyróżnione wyspy. Czyli musimy sobie przejść tutaj i tutaj mamy wyróżnione wyspy. Ja tutaj już wiem, że odwet znajduje się w tym miejscu. Wchodzimy sobie. To jest misja, którą można grać ze znajomymi, więc można sobie wziąć paczkę znajomych i zagrać z nimi. No i o co tutaj chodzi? Tutaj chodzi w tej misji, że musimy po prostu sobie zebrać materiały. Tutaj w tym wypadku to jest drewno. Drewnem kupujemy w automatach. Ja Wam po prostu pokażę, jak tutaj to zrobić, bo myślę, że ta minuta nikogo nie zbawi. A tak to przynajmniej dokładnie wszystko pokażę. Jak widzicie, tutaj mamy te automaty, możemy sobie coś wybrać i my musimy kupić 3 razy różne rzeczy. Nie wiem, w sumie możemy chyba nawet te same rzeczy kupić, nie trzeba różnych kupować, ale to wszystko raczej obojętne. Tutaj walutą jest drewno, drewno dostajemy właśnie poprzez zbieranie, bądź też poprzez właśnie zakończenie rundy. Jeśli zakończymy rundę, to dostajemy po prostu materiał, czyli drewno, bo to jest tutaj główny materiał. Ja tutaj, jeśli chcecie zrobić szybko tego expa, to po prostu polecę Wam pobiegać jak najszybciej po prostu po tej lokacji i sobie pozbierać tutaj drewno, bo ono się znajduje przy tych skrzyniach najczęściej i występuje ono w stakach po 50, czyli w dosyć dużych stakach. Dlatego jeśli sobie tak pobiegamy tutaj, to powinniśmy tego drewna tam co najmniej właśnie ze 100 czy tam 200 uzbierać, przez co będziemy w stanie szybko sobie tego questika zrobić i po prostu pokupować właśnie te rzeczy w automatach. Tutaj ta pierwsza runda jest naprawdę bardzo szybka, zaraz powinna nam się skończyć, dlatego też postanowiłem, że po prostu Wam pokażę całość, jak to wygląda i też postaram się pokazać, że tutaj zalicza. Mam nadzieję, że mi się progres właśnie wyświetli, bo nie zawsze się wyświetla, ale zawsze nalicza. Też taki protip, na przykład mi parę osób tam pisało, że z jakimiś questami był problem. Jeśli Wam nie nalicza questa jak powinno, to po prostu musicie zrestować grę. Dobra, ja sobie zrobię zakup, mam 360 drewna, także wybierzmy, nie wiem, weźmy sobie pompę. O, jak widzicie, mamy już jeden przedmiot, weźmy sobie drugi i weźmy sobie ten. No i powinno mi zaliczyć 2 na 3 i powinienem mieć teraz 3 na 3 i mam, jak widzicie, zajęło mi dosłownie 3 minuty ten quest, bo widzę tutaj na podglądzie filmu. I tak naprawdę w 3 minuty dostałem 25 tysięcy expa, dlatego osobiście polecam właśnie zrobić tego questika, bo jest mega prosty, a naprawdę raz, że właśnie expa dostajecie, a dwa, że dostajecie też deskę po zrobieniu tutaj wszystkich questów. Ja Wam dziękuję za uwagę, jak macie pytania, to piszcie, pamiętajcie o subiku, no i to było na tyle, trzymajcie się do następnego, siema!